sobie większość ulic w miastach nie spełnia tego wymogu. I to jest pierwsze. Drugie, w tym samym piśmie informuje mnie Pan, mówię to teraz o chodnikach w miejscowości Kulice, że w budżecie inwestycyjnym powiatu na 2016 rok niestety brak jest zadania polegającego na budowie chodników w miejscowości Kulice. Mając powyższe na uwadze, żadne działania w tym kierunku nie były, rozumiem, przez powiat prowadzone. W związku z tym przeczytałem dosłownie, żeby nie było żadnych wątpliwości. W związku z tym, że uczestniczyłem 19 września w spotkaniu mieszkańców Kulic właśnie z panem starostą, chciałbym zadać parę pytań, na które chciałbym uzyskać również odpowiedź poprzedniego starosty, który również w tej sprawie zawierał porozumienia z burmistrzem Nowogrodu. Pierwsze, chciałbym się spytać pana starosty ówczesnego Stanisławskiego, czy porozumienie zawarte z burmistrzem Nowogrodu na budowę tych chodników było zawarte tylko w zakresie koncepcji budowy tych chodników, która kosztowała 5000 zł, czy to porozumienie zawarte było na budowę całej inwestycji, bo tu są rozbieżne informacje. Jedna strona mówi tak, druga tak, więc chciałbym, żeby pan jako osoba wtedy pełniąca funkcję starosty poinformowała nas, jaka była intencja zawarcia tego porozumienia. Drugie pytanie, chciałbym się dowiedzieć, dlaczego do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne działania w zakresie przejęcia gruntów, które mieszkańcy Kulic zobowiązali, zadeklarowali przekazanie do powiatu w celu właśnie zaprojektowania tych chodników. Jak z informacji, które posiadam, od 3 lat powiat posiada te deklaracje mieszkańców i my nie zrobiliśmy nic jako powiat w celu przejęcia tych gruntów. I po trzecie, z tego wniosku, z tego porozumienia, jak rozumiem pana starosty Stanisławskiego i burmistrza Nowogrodu, wynikało, że 50% kosztów ulicy powiatowej, drogi powiatowej, tak żebyśmy się rozumieli, że rozmawiamy tylko o drodze powiatowej, remontu czy budowy tych chodników miał ponosić powiat i 50% miała ponosić gmina. Burmistrz Nowogrodu poinformował, że jest gotów sfinansować te 50% tych kosztów. Natomiast pan starosta na tym spotkaniu z mieszkańcami sam powiedział, że w tej chwili budżet powiatu nie posiada żadnych środków na prowadzenie tej inwestycji. Najdobrze by było, żeby w całości tą inwestycję sfinansowała gmina Nowogrodu. Ja chciałbym się w związku z tym spytać, panie starosto, jak do tego ma... To jest tak, będąc na tym spotkaniu, właściwie nie wiedziałem, jak się mam zachować, mając te informacje właśnie, które zadawałem wcześniej w sprawie tych niektórych uchwał, bo on miał jeden cel, ja chciałem się dowiedzieć. Czy my naprawdę nie mamy środków na inwestycje, tak jak pan starosta powiedział, wiedząc, że 400 tysięcy z inwestycji przenosimy na wydatki bieżące. WBI, które dzisiaj przyjęliśmy, jest zapis, że 80% kosztów tej inwestycji ponosi powiat, a 20% ponosi gmina. Z zaskoczeniem przeczytałem, że taki zapis jest w WBI, ale jest, my dzisiaj tą uchwałę podjęliśmy. Ja nie powiedziałem o tym wszystkim, proszę państwa, na spotkaniu z mieszkańcami, bo nie chciałem podrywać autorytetu pana starosty, bo uważam, że wszyscy pracujemy razem
i ja tych informacji nie przekazywałem, ale chciałem, zresztą nie wiedziałem, czy Rada w dniu dzisiejszym tę decyzję podejmie, prawda? Ale dzisiaj, skoro już jesteśmy po podjęciu tych decyzji, to one są faktem, są prawne i w związku z tym uważam, że albo powinniśmy powrócić do tych dobrze sprawdzonych już decyzji, że jeżeli gmina deklaruje 50% udziału w kosztach inwestycji, to my również staramy się te 50% wyasygnować z naszego budżetu. Dlatego też chciałem się dowiedzieć i chciałbym tą informację na piśmie, dlaczego do dnia dzisiejszego nie przejęliśmy tych gruntów pod te chodniki. Czy jest możliwość, zresztą zgłoszę na koniec taki wniosek, sfinansowania 50% dokumentacji na budowę tych chodników zgodnie z tą deklaracją, którą podpisał pan starosta Stanisław z burmistrzem. Kwota dokumentacji szacunkowo to jest 37 tysięcy złotych. I ja próbowałem w trakcie tej dzisiejszej sesji po prostu znaleźć 18,5 tysiąca złotych, żeby wskazać, czy jest taka możliwość na sfinansowania tej, to znaczy zaplanowania tej kwoty, bo wiadomo, że wydatek będzie i tak w przyszłym roku, bo dokumentacja będzie gotowa gdzieś tam w miesiącach, w kwietniu, maju przyszłego roku, z tego co pan starosta mówił. I dlatego też no prosiłbym o dokładną informację. Ja na zakończenie swojego wystąpienia zresztą powiedziałem panie starosto, że tylko dobra wola, o której wyczytał pan przewodniczący rady, wasza, może doprowadzić, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Jeżeli będziecie się nawzajem upierać, to myślę, że nic z tego nie będzie, a to właściwie chodzi przecież w końcu o mieszkańców, jak pan mówił, bo wszyscy mieszkańcy w powiecie to są mieszkańcy i gminy, i powiatu, i wszystkich traktujemy jednakowo. To myślę, że dobrze by było, żeby ta inwestycja była dokończona i w związku z tym w imieniu klubu składam wniosek o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków w wysokości 50% na wykonanie dokumentacji, a jest to kwota 18,5 tysiąca złotych. Chciałbym, żeby później ten wniosek był przegłosowany. Wyjaśniając to umowę partnerstwa, to pozwolę sobie troszeczkę wyręczyć wicestarostę, ówczesnego starostę Tomasza Stanisławskiego. My oboje podpisywaliśmy jako zarząd po tą umowę partnerstwa. Mamy ją przed sobą i proszę państwa, ona dotyczyła tylko i wyłącznie tej koncepcji. Nie ma tu mowy o tym, że późniejsze dalsze działania będą również finansowane w formie 50/50. Więc odpowiem panu radnemu oczywiście na piśmie, bo to też było szereg pytań. Ale nie zgodzę się z jedną tezą, o której mówiłem. Pokazywaliśmy ją również na prezentacji mieszkańcom Kulic Pałacu, która była na spotkaniu w poniedziałek prezentowana. W prezentacji było wyraźnie pokazane, że pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami prowadzili te działania. Tylko proszę państwa, jeżeli my do dnia dzisiejszego mamy tylko wstępną koncepcję, z której wynika bardzo ogólnie, że to co mówiłem też w Kulicach, że wiemy, że możemy to zrobić, to jest najważniejsze, że nie ma kolizji z budynkami, z kościołem. Kto z państwa zna Kulicę, to wie, że to jest dosyć wąski przebieg tej drogi przez miejscowość i są różnego rodzaju duże obiekty, które przedstawić się nie da. I to był cel tej koncepcji, pokazanie, że tak, możemy to zrobić. Jednocześnie z tej koncepcji wyszło nam mniej więcej, ile może kosztować ta inwestycja, jakie są przypuszczalne wielkości działek, które mogą być zabrane pod tą inwestycję i owszem, mieszkańcy napisali wstępne oświadczenia, że wyrażą zgodę na oddanie tych nieruchomości. Tylko pytanie, czy wydatkowanie środków w momencie na podziały geodezyjne i przejęcie tych działek, bo wszystko ładnie wygląda na etapie rozmowy z mieszkańcami. Wszyscy podpisują
zgody. My przystąpimy, powiedzmy, do pracy geodety, wyłonimy geodetę, rozpoczynamy podziały i nagle ktoś powie nie. A już dzisiaj wiemy, bo 3 lata pracy urzędników, może nie dotyczących bezpośrednio przejęcia, ale z badania własności tych nieruchomości, pokazują wyraźnie, 3 działki są praktycznie do ominięcia. Nie ma szans, żeby znaleźć właścicieli tych nieruchomości. Przy jednym właścicielu pani nie jest zainteresowana, bo ma to w spadku. Wiem, że dla niej to nie jest ważne w tym momencie, żeby robić postępowanie spadkowe. Uznaliśmy, że część tych działek, te 3 działki są możliwe do ominięcia, ale to wymaga przede wszystkim zmiany koncepcji i będę rozmawiał o tym w poniedziałek z projektantem. Zapytam, czy zrobi nam to w ramach dobrej współpracy, czy też, bo to są naprawdę tylko małe jakby wymazania z tej koncepcji, przesunięcie, skrócenie chodnika, powiedzmy 2 metry, tak by nie ingerować w działkę, która jest problematyczna ze względów własnościowych. To spowoduje, że w tym momencie dopiero tak naprawdę będziemy mieli jasną sytuację z gruntem. I teraz pytanie, czy jest sens przejmować grunty w momencie, gdy raz sytuacja jest niejasna, 2, nie mamy tego domówionego do końca z organem, czyli z gminą. Ciężko będzie przekonać państwa, ale oczywiście ten wniosek został złożony, więc będzie rozpatrywany jako wniosek klubu do projektu budżetu. Widząc, ile mamy potrzeb na drogach, gdzie bezpieczeństwo jest chyba większym priorytetem niż budowanie chodników w tym momencie, wybieramy po prostu mniejsze zło. Wybieramy te drogi, które są według rady powiatu ważniejsze i są bardziej priorytetowe, nie odrzucając w żaden sposób potrzeby budowy chodników. Natomiast czuję się troszkę w jakiś sposób winny temu, że akurat jest, bo jest pewna odmienność zdania w tym momencie. Burmistrz założył sobie koncepcję, którą i powiedziałem na wstępie, szanuję, że chce 50/50. Radni powiedzieli, że dołożą więcej niż to 50, to my chyba tylko jako Rada Powiatu możemy się z tego powodu cieszyć. A więc odpowiem na te wszystkie pytania bardzo szczegółowo na piśmie i sam teraz po zmianie koncepcji będę wnioskował o to, żeby domówić się i tę dokumentację ewentualnie wykonać. Czy 50/50? Będę o tym rozmawiał jeszcze z burmistrzem. Dziękuję.